Nie masz końców, to zapraszam Cię na superkońcy.pl. Tanio, szybko, bezpiecznie, wiele metod płatności, wiele zadowolonych klientów, a z kodem SKYDUM 5% taniej, link w opisie, polecam. Siemano, miał być odcinek o ikonach, które mogą się pojawić w FIFA 20, ale pewnie na dniach i tak będzie wiadomo, jakie będą ikony, bo już niektóre są znane, więc dzisiaj pokażę Wam 10 największych nowych talentów, które zobaczymy w FIFA 20. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji, a teraz zaczynamy odcinek. I pierwszym zawodnikiem jest Everton, który obecnie dalej jest zawodnikiem Gremio, ale podobno w tym okienku ma się to zmienić i przejdzie do jakiegoś europejskiego klubu. Zawodnik mimo 23 lat będzie bardzo ciekawym zawodnikiem do kariery, moim zdaniem będzie rozwijał się o 6 overalla. Nie jest to jakiś wielki rozwój, ale serio łatwo nie było, aby znaleźć ciekawych zawodników do dzisiejszego odcinka, a Brazylijczyk myślę, że po świetnych występach na Copa America udowodnił, że zasługuje na grę w Europie, i udowodnił też, że ma duży talent. W dzisiejszym odcinku będzie bardzo dużo Brazylijczyków. Kolejnym jest Renan Lodi, który przeszedł z Brazylii do Atletico Madryt za 20 milionów. Gracz zapowiada się świetnie, w Brazylii radził sobie bardzo dobrze, ale nie wiadomo, czy będzie miał pewny pierwszy skład w zespole z Madrytu. W Brazylijczyku pokładają bardzo duże nadzieje i kibice Atletico liczą, że kiedyś będzie wielką gwiazdą. Czy tak faktycznie będzie? No to raczej nikt na te pytanie nie umie odpowiedzieć póki co. No poczekamy, zobaczymy. Sytuacja Emersona jest trochę inna niż u pozostałych, ponieważ on był w FIFA 19, ale w późniejszym okresie gry został usunięty, ponieważ był na wypożyczeniu w Realu Betis, później wrócił do Atletico Mineiro i został wtedy usunięty z gry. Teraz został wykupiony przez Barcelonę i później został wykupiony jeszcze przez Real Betis, więc trochę się działo tego zawodnika. W mojej opinii będzie miał 73 overalla i 85 potencjału, więc będzie takim solidnym graczem do kariery i możliwe, że nie będzie jakiś drogi. João Felipe, albo inaczej Jota, też będzie bardzo ciekawą opcją na lewe skrzydło. Portugalczyk dopiero co wchodzi do pierwszego składu Benfiki, póki co zagrał w 4 meczach, ale po odejściu Felixa myślę, że będzie grał o wiele częściej. W drugim zespole Benfiki radził sobie bardzo dobrze, zagrał w 20 meczach, strzelił 8 bramek, miał 8 asyst, przewiduje, że będzie miał 87 potencjału i z jego overallem też jej zaszaleje i będzie miał 72 oceny ogólnej. Teraz znowu Brazylijczyk, tym razem jest to nowy zawodnik Realu i jest to Rodrigo. Temu piłkarzowi przewiduje duży potencjał, ponieważ wiele osób twierdzi, że ma większe szanse, aby zostać wielką gwiazdą niż Vinicius, więc dałem mu już 75 oceny ogólnej i 90 potencjału. Jestem bardzo ciekaw, ile w tym sezonie zagra meczów, czy jednak będzie występował tylko w drugiej drużynie Realu, ale trzeba powiedzieć, że zawodnik dobrze się zapowiada, ma wielki talent i jego gra w pierwszym zespole nie będzie jakimś wielkim zaskoczeniem. Następny zawodnik w sumie nie wiadomo, czy w ogóle będzie w następnej FIFA, ale przez jakiś czas było o nim bardzo głośno. Jest to 16-letni Karamoko Dembele, który już zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie Celticu. Mówi się o tym, że to jest ogromny talent, więc zdecydowałem się go umieścić do dzisiejszego odcinka, bo zawodnicy w wieku 16 lat są w FIFA, więc nie widzę przeszkód, aby go nie było w FIFA 20. Jak zawodnik będzie w następnej FIFA? Myślę, że może mieć nawet 71 overalla, bo strasznie dużo o nim się mówiło, że może być jednym z najlepszych zawodników na świecie, oczywiście w przyszłości, a w FIFA są 16-latkowie, którzy mają podobny overall, więc taka ocena nie powinna być zaskoczeniem. W następnej FIFA, jak większość pewnie z Was wie, będzie drugi zespół Bayernu Monachium i tam będzie wiele ciekawych zawodników do kariery. A jednym z ciekawszych będzie Derrick Koch. Niemiec jest podstawowym zawodnikiem drugiej drużyny Bawarczyków i zaliczy tam naprawdę dobre występy. Oczywiście tutaj mówię tylko po przeanalizowaniu statystyk, bo nie miałem okazji oglądać, jak faktycznie wygląda jego gra, ale liczby wyglądają naprawdę dobrze i myślę, że może być ciekawym talentem do kariery w FIFA 20. Teraz dla odmiany kolejny Brazylijczyk, jest nim Gabriel Martinelli. Ten zawodnik przeszedł z ligi brazylijskiej do Arsenalu za około 7 milionów. Nie jest to duży koszt, ale kanonierzy za często dużych pieniędzy nie wydają, a 7 milionów za Brazylijczyka, który nawet nie gra w pierwszej lidze, to dużo. I myślę, że Arsenal widzi w tym zawodniku duży talent i skrzydłowy może to pokaże w tym sezonie. Zobaczymy, jak jego rozwój się potoczy. Ja dałem mu 68 overalla, ale aż 86 potencjału. Jeżeli tak faktycznie będzie to wyglądać, no to będzie z niego tani i świetny zawodnik do kariery.
Nowego zawodnika PSG też zdecydowałem się tu umieścić, jest to Xavi Simons, który ma aktualnie 16 lat i tak samo jak w przypadku Dembele, może go nie być w FIFA, ale ja mam nadzieję, że jej postanowi, że go doda do gry, bo będzie to niesamowicie fajny zawodnik do kariery, nie powinien być jakiś drogi, a potencjał na pewno będzie miał ogromny, ponieważ wiele osób już porównuje go do Xaviego, do Iniesty i nawet do Messiego. Więc chłopak musi naprawdę dobrze grać w piłkę. Zobaczymy, czy ten transfer nie zaburzy jego rozwoju, ale o tym się przekonamy pewnie za kilka lat. I ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest Gozzi. Jest to zawodnik Juventusu, który zaliczył już debiut w pierwszej drużynie. Dokładnie było to w meczu ze Spal. Mimo przegranej pokazał się z naprawdę dobrej strony i mimo tylu świetnych środkowych obrońców w Juventusie, myślę, że może już trenować z pierwszą drużyną w tym sezonie i nawet liczyć na jakieś pojedyncze mecze. Ja mam nadzieję, że ten zawodnik zrobi dużą karierę i może będzie to taki nowy Chiellini, ale dajmy mu jeszcze z dwa sezony i zobaczymy, co z niego będzie. A ja kończę odcinek, piszcie, co chcecie zobaczyć w kolejnym filmie. Jeżeli kogoś wam brakowało, to o tym też napiszcie. Pamiętajcie o lajku i subskrypcji, bo to dla mnie bardzo ważne. A ja z wami się żegnam, mówi do was Kajdum, więc na razie, cześć i czołem. Yo! Bez pliku i Gucci Louis zamiatam was łaki jak woźna. Całe życie na jednej ośce, a nie ogranicza mnie ośka. Oni gadali i chuja zrobili, a ja im pokażę, że można. To słowa nie czyny, to słowa nie czyny. Zobaczysz jak wyjdzie dziewiątka.